Jedziemy i dalej niż do Michałkowa. Nowe miejsce na Lijaku. Nowe. Czas. Wariometru lat. Trzeba go włączyć. Jak się znalazł? Bez napiera. Pięknie. Teraz priorytetem jest Laszko i Pixo. Sławek wraca też. Jakie różnice robi jeden porządny komik? Nikt mi nie powie, że kupiłem nieładne, niefajne skrzydło. Takie trochę amerykańskie, ale gdzie ma dolecieć, doleci. Drugie śniadanko. Ale bez kierowcy. To jest zdrowe życie. To się daleko lata. A to Andrew podchodzi do lądowania. Nie wiem, w taki mały glajta chyba. Ja dzwoniłem, ale nikt nie odpowiadał. Ile? 5 godzin. Chyba znowu będzie latanko. Kamikaze. Nabyłem wykrywacz termiki. Tup, tup, tup. Dobra, da sobie radę. Ten cycyk powinien coś dać. To tylko bąbelek. Zaraz powinien kąt zacząć działać i ta zawieszna przestać. Dzieje południowy wschód, trzeba uważać, żeby to poleciał.
Jak mam wracać, jak mi tu pipci wario? Amantadyna. Za amantadyny. Za amantadyny. Ej, zobacz, miałeś soczek, a co masz? Co, koszą coś? Powietrze się robi niestabilne. To jest lodówka skarpetkowa. Surfing. Loża szyderców. No nie jest dobrze. Gorzej niż źle. Cierpliwie czeka, tego dupa boli. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. No. Bardzo proszę. Nagrywa się! W drugim wcieleniu. Bo tu wiązamy chociaż, żeby się nie przełożyły. Nie można. Tak? Namiot ci odlatuje. Tam jest takie brzydkie, ale jesteśmy zdeterminowani poczekać. No i mamy buźkę. O! Nic z tego nie wyjdzie, tylko wino dzisiaj. No i jest Andrzej. Mówił, że skwały nie będzie. No. Mówiłem, że za duże. Zapcha się i zdechnie. A ty coś latasz? Właśnie 5 osób w glebę zaliczyło i już nie lata.
lota. Ale co wybrałem moment. To będzie piękny film o zlocie. Tak to bywa, że czasami nawet na lijaku daje się trafić w modelarskie. Czy znajdzie się miejsce dla zdrożonego wędrowca? Tutaj. Wszystko jest tak nieprzewidywalne, że fajne. Drugie rozdanie lepsze. Centro. Lecę, nie dolecę, dolecę, nie dolecę, 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 dolecę. Trochę mnie zniosło. Jesteśmy w rybnej restauracji, w której nie ma ryb. Nasz dobrodziej! No, bez ciebie byłoby krucho dzisiaj. Byliśmy na zupce, ale przenocy się zrobili.